bilans spotkań trenerzy w tym sezonie na plus dla Azotów Puławy. Jutro wypadałoby to zmienić. No, jest powiedzenie do trzech razy sztuka. Liczymy na to, że ten jutrzejszy mecz będzie zupełnie inny od tamtych w rundach zasadniczych. Nie będzie to łatwe zadanie, bo jak wszyscy wiemy, Azoty to zespół bardzo mocny, może jeszcze za słaby, żeby wygrywać z Vivę i z Wisłą, ale za mocny dla pozostałych zespołów ligi. No, mam nadzieję, że jutro okaże się, że nie dla wszystkich, że będziemy potrafili się przeciwstawić tej ogromnej sile i uzyskamy korzystny rezultat. Wyciągniemy w jutrzejszym meczu wnioski z tych dwóch przegranych spotkań? Nie popełnimy tych samych błędów? No, mam nadzieję, że nie. Analizowaliśmy dokładnie te mecze bardzo długo. Popełniliśmy tam błędy w ataku, takie tak proste, które doprowadzały do bezpośrednich kontrataków przeciwnika. Jeżeli to wymarzymy z naszej gry, to te mecze, przebieg tych meczów może być zupełnie inny. Mamy to szczęście w ostatnich spotkaniach, że nie trapią nas jakieś poważniejsze kontuzje. Jutro cały skład Chrobrego będzie miał Pan do dyspozycji? No jest. Ilościowo tak, ale w tym tygodniu ani jeden trening nie odbył się w pełnym składzie. Były choroby, były drobne urazy i w związku z tym przerwy. No nie jest to tak wesoło, jak będzie wyglądało na ławce, ale miejmy nadzieję, że chłopcy dadzą w siebie wszystko to, co potrafią. Startujemy jutro o 16:00. Oczywiście kibiców zapraszamy, a kibic jakiego Chrobrego zobaczą na parkiecie? No, w czerwonych koszulkach. Będziemy walczyć i na pewno nie poddamy się do końca. Brawo! 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 Brawo!